Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Piknik militarny pod patronatem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbył się z wielkim rozmachem na rynku w Dębicy. Była inscenizacja walk partyzanckich, pokazy sprzętu wojskowego i piknik militarno-wojskowy. Dębickie świętowanie rozpoczęło się od przyznania żołnierzom awansu na wyższe stopnie oficerskie i złożeniem kwiatów przy pomniku niepodległości. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego będzie też rekonstrukcja takiej walki partyzanckiej, będzie koncert. Myślę, że dla każdego coś dobrego. Jest wirtualna strzelnica, która przyjechała z Mielca. To, co lubią młodzi chłopcy przede wszystkim, ale widzę, że jest bardzo dużo rodzin, z czego się bardzo cieszę, że tak Dębiczanie świętują dzień wcześniej, Dzień Wojska Polskiego. Żołnierzy Wojska Polskiego na co dzień nie spotykamy na ulicach. Wprawdzie mamy w Dębicy 33 Batalion Lekkiej Piechoty, ale no, wojsko na co dzień jest koszarowane. Natomiast Święto Wojska Polskiego to okazja, aby upamiętnić bohaterów walczących o niepodległość ojczyzny, ale przede wszystkim podziękować żołnierzom za ich codzienną służbę. Doceniamy tak naprawdę wojsko w czasie konfliktu zbrojnego. Wtedy wojsko jest sercem narodu, a naród jest krwiobiegiem dla wojska i dostarcza no, ludzi, prawda, którzy później wchodzą w szeregi armii. Dlatego tak ważne jest, aby właśnie w tym dniu, kiedy obchodzimy Święto Wojska Polskiego w rocznicę Wiktorii Warszawskiej, aby podziękować żołnierzom za ich codzienną służbę wojskową. Natomiast dzisiejszy piknik myślę, że jest właśnie taką formą integracji, spotkania się z żołnierzami, a także dzisiaj przypomnijmy historię z okresu okupacji, bowiem mamy w tym roku rok Władysława Strumskiego, oficera Armii Krajowej i pisarza zasłużonego dla naszego regionu. W uroczystościach wziął także udział Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Jest okazja, żeby to świętować. Nie taka podniosła może jak zwykle, że tylko hymn, kwiaty i przemówienia. No ale dla dzieci myślę dużo atrakcji, ale nie tylko dla dzieci. Dla młodzieży wieczorem występ Smoły Smolińskiego, na pewno dużo patriotycznych treści, wiersze Norwida śpiewane i wiele, wiele innych atrakcji. No ale pamiętajmy jednak o historii. No, zresztą słychać teraz Smołę, który śpiewa, ale pamiętajmy o tym, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy, że właśnie 102 lata temu została Bolszewia zatrzymana i jak mówił Tuchaczewski wtedy przez Białopolskę do Światowej Rewolucji. Bogu dzięki, to państwo, które trwało raptem kilka lat, zatrzymało tą rewolucję. Ona potem i tak po części niestety przez II wojnę światową się odbyła, ale jesteśmy dzisiaj wolni. Nie możemy dzięki temu tu się spotykać. A jeszcze w odniesieniu do sytuacji obecnej w Ukrainie, myślę, że warto zobaczyć, czym dysponuje polska armia, jak wygląda. I myślę, że większość ludzi powinna przestać już mówić, że wydatki na wojsko i w ogóle wojsko jest niepotrzebne, bo już tylko jest pokój, pokój i pokój. Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik militarno-wojskowy z udziałem żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Były pokazy nowoczesnego sprzętu wojskowego, m.in. armatohaubice, wozy bojowe czy transportery opancerzone, wojskowa grochówka, muzyka oraz atrakcje dla najmłodszych. Na pikniku militarnym pojawiło się mnóstwo osób, w tym radny Mateusz Cebula ze swoją rodziną. Przybyłem razem ze swoją rodziną zobaczyć, co się dzieje, obejrzeć sprzęt. No, chłopcy interesują się tym, no, szczególnie od lutego, kiedy te wydarzenia na wschodzie się zaczęły. No, to zainteresowanie też tym wzrosło, no, żeby im pokazać, czym Wojsko Polskie może się pochwalić, żeby się dowiedzieli, jak to funkcjonuje. Bardzo dobrze, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej dla mieszkańców naszego powiatu zorganizowało coś takiego i wszyscy mogą tutaj to zobaczyć, dowiedzieć się, skorzystać i zaspokoić swoją ciekawość i spędzić czas. Pokazy sprzętu wojskowego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Interesuje mnie to, po prostu lubię te karabiny i ogólnie wszystko. Co ci się tutaj najbardziej na rynku podobało? Widziałeś już wszystko? Jeszcze nie, dopiero co prawie przyjechaliśmy, ale najbardziej chyba mi się podobał czołg. Widziałem czołg i karabiny i ogólnie arsenał wojskowy. Sprzęty są, których człowiek za młodu takiego nie było. Teraz jest całkiem co innego. Byłem w wojsku, ale to nie te czasy. Na pewno dużą uwagę zwróciły pojazdy. Wiadomo, tutaj czołg za nami stoi. Dużo osób, widzę, że się kręci. No, najprawdopodobniej, no pojazdy dużo medale po prostu tutaj chyba robią, według mnie. No i pokazy za nami.
Pan jest młodym człowiekiem, czy może myśli pan kiedyś o wstąpieniu do wojska? Możliwe, choć aktualnie właśnie jestem po 16. Jestem już w służbach obrony terytorialnej. No, to na pewno będę raczej kontynuował. Możliwe, że jeszcze pójdzie się do zawodowego. Jestem pewny. W ramach projektu Władysław Strumski-Brutus, dywersant, który zmienił karabin na pióro, zaprezentowana została także wystawa planszowa poświęcona Władysławowi Strumskiemu. Znalazło się na niej wiele niepublikowanych zdjęć, rycin i map, ilustrujących życiorys tego żołnierza, pisarza i społecznika, którego setna rocznica urodzin obchodzona jest w tym roku. Piknik militarny mógł odbyć się z rozmachem dzięki dotacji z programu Patriotyzm Jutra, opracowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, której szefuje Monika Rojek-Hałek. Ulica Gawrzyłowska zyska nowy asfalt. Zadanie zostanie wykonane dzięki dotacji z naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na realizowanie tego zadania mieszkańcy południowej części miasta czekali od dawna. Założone też już wyższe ceny pozwolą na to, że spokojnie zrealizujemy tę ulicę, o którą my się starali. Naprawdę jest niebezpieczna i myślę, że oddanie tej ulicy spowoduje znów zadowolenie tamtej części mieszkańców miasta Dębicy. Modernizacji zostanie poddany blisko 1,5-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicy Polną do ulicy Lwowskiej. Inwestycja obejmie wylanie nowego dywaniku asfaltowego, przebudowę chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zjazdów do posesji. Szacowany koszt inwestycji to 1 800 000 zł. Zadanie realizowane będzie w przyszłym roku. Tego jeszcze w Dębicy nie było. Kaskaderskie show już w czwartek 18 sierpnia w Dębicy. Jak zapewniają organizatorzy, na ulicy Fabrycznej przy klubie Moderna będzie można poczuć się jak na planie hollywoodzkiego filmu akcji. Grupa kaskaderów światowej klasy dostarczy porządną dawkę adrenaliny. Nie zabraknie pokazów driftu przy akompaniamencie rozgrzanych silników i kłębach dymu spalonych opon, kontrolowanych wypadków, przejazdów przez ścianę ognia z człowiekiem na masce, przebijania głową płonącej ściany będąc jednocześnie na masce BMW, jazdy na bocznych kołach samochodem czy quadem, zaciekłą jazdę i demolkę ogromnym monster truckiem wyposażonym w pokaźną V8. Wydarzenie odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 20 na placu manewrowym obok klubu Moderna przy ulicy Fabrycznej. Dla naszych widzów mamy 5 biletów na pokazy kaskaderskie. Wystarczy zadzwonić do naszej redakcji w środę 17 sierpnia pod numer 14-681-0070 w godzinach od 9 do 10. Pierwsze 5 osób otrzyma bilety na pokazy kaskaderskie. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.